Doberek, witam Cię, widzę na moim kanale. W dzisiejszym materiale dowiesz się, jak skonfigurować sobie taki komunikator ESP32 do wysyłania danych z falownika DE do Home Assistanta, jak go podłączyć, jak go skonfigurować. Oto urządzenie, to jest oczywiście wersja próbno-testowa, dlatego wygląda jak wygląda, ale Ty to zrobisz dużo ładniej, estetycznie. Pamiętaj, żeby to ładnie gdzieś sobie umieścić i zamknąć w pudełeczku bądź w środku w falowniku, dlatego zostawiłem go jeszcze otwartego, żeby pokazać Ci, gdzie go podłączyć. A więc tak, całość będzie podłączona pod złącze Modbus tutaj. Nie będziemy ruszać złącza BMS, ono jest do baterii przeznaczone i tak będzie tutaj już podłączone u mnie przynajmniej, a odczyty danych z tego właśnie ESP, którego będziemy dzisiaj tworzyć, konfigurować, będą tutaj podłączone przez złącze Modbus. Pamiętaj, żeby w ustawieniach swojego falownika także zmienić odpowiednie parametry, które Ci za chwilkę pokażę. A więc, żeby ustawić prawidłowo cały system, powinieneś wejść sobie w ustawienia, czyli tutaj, wejść w zaawansowane funkcje, zjechać jedno piętro w dół i tutaj musisz mieć ustawiony serial number 1 Modbusa, tak? To jest najważniejsze. Pamiętaj, żeby tutaj też, jeżeli jest inaczej, wpisać 9600, ale takie parametry, takie ustawienia powinieneś tutaj sobie zaznaczyć. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie przewodów, zobacz, możesz wykorzystać sobie jedną z dławic, taką czy inną. Ja wykorzystałem sobie tą samą dławicę, którą wypuściłem sobie BMS-a i przewód ten podłączę na stałe tutaj. Przewód wyprowadziłem sobie na zewnątrz i skrzyneczkę umieszczę gdzieś mniej więcej tutaj, po to, żeby była pod kontrolą i żeby obudowa falownika, która działa troszeczkę jak ekran, nie tłumiła mi za bardzo sygnału. Mimo że router mam obok, to jednak wolę, żeby to urządzenie było na zewnątrz. To też Tobie polecam, ale możesz też, niektórzy umieszczają w środku i u nich działa. Ja nie próbowałem tego zamykać w środku, dlatego umieszczę to sobie na zewnątrz, żeby mieć łatwy dostęp gdzieś mniej więcej tutaj. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, składa się z takiego modułu ESP32, który jest tutaj. Tak jak widzisz, linki oczywiście będziesz miał w opisie. Moduł ESP32, zwykły, najtańszy, kosztuje 24 zł bodajże. Oraz podłączyłem go pod jeden taki konwerter sygnału TTL do RS485. Sygnał RS485 jest wysyłany przez falownik, a zmieniany jest na sygnał TTL, który odczytywany jest przez właśnie ten kontroler. I ten kontroler przez sieć Wi-Fi, którą ma wbudowaną, wysyła sobie do Home Assistanta. Tutaj drugi mam dodatkowe, bo to jest próbne urządzenie, więc tak już go zostawię, pewnie już go przylutowałem, ale on nie jest potrzebny. Wykorzystamy tylko i wyłącznie jeden i tylko jeden jest podłączony w tym układzie. Jeden konwerter, jeden kontroler ESP i cztery przewody. Zobacz, możesz wykorzystać sobie takie szybko złączki, możesz sobie przelutować takie na przykład na płytce złącze. Widzisz, tutaj użyłem gold pinów takich czy innych. Jedne są tutaj zewnętrzne, żeby włożyć sobie tutaj na przykład kontroler, a tutaj zewnętrzne piny, którymi można sobie przewodzikami połączyć jedne z drugim. Ja to wykorzystuję do innych rzeczy, także mam takich urządzeń kilka, które tutaj buduję. Tak jak widzisz, używam właśnie takich gold pinów, żeby łatwo można było wszystko sobie tutaj wyciągnąć. Jedną ręką nie jest łatwo, ale idzie to zrobić. Widzisz, jeżeli tutaj na przykład użyjesz także gold pinów, to w razie czego na przyszłość, jeżeli cokolwiek kiedyś się stanie, możesz zawsze wymienić taki układ, czy taki, na takowy, który będzie działał lepiej, bądź po prostu, jeżeli ten ulegnie uszkodzeniu, co ja się jeszcze nie spotkałem z czymś takim, no ale wszystko jest możliwe, to możesz łatwo podmienić, nie lutując, tylko po prostu wymieniając sobie z płytki, którą tutaj zbudowałem. Jeżeli chcielibyśmy omówić na przykład sposób podłączenia, fioletowy przewód jest zasilaniem VCC, biały przewód jest minusem naszego układu, czyli tutaj jest podłączony do GND, tu jest także GND tej strony. Następnie mamy komunikację, czyli zielony i niebieski, 16 i 17, zielony 16, zobacz, wchodzi nam tutaj na przedostatni przewód, czyli przedostatnim jest RX, a niebieski wchodzi nam do TX-a. Jeżeli podłączysz to w ten sposób, używając podobnych konwerterów i takiego ESP, powinno wszystko chodzić bez problemu. Czyli tak jak widzisz, zasilanie 3,3 V idzie do VCC, tego pierwszego z prawej tutaj. Spróbuję Ci to
pokazać bardziej dokładnie, może się uda. 3,3 V, które idziemy, bierzemy sobie stąd. Chodzi tutaj na VCC, to jest tak naprawdę układ podłączony równolegle dwóch konwerterów, więc tu jest tak samo VCC z tej strony. Potem mamy biały przewód, wchodzi nam na GND, tutaj to jest minus, ground, zobacz, z tej strony biały przewód idzie. Następnie tutaj też oczywiście z tej strony, tutaj to jest minus, czyli GND. Następnie mamy dwa przewody komunikacyjne, zielony D16, niebieski D17 i tutaj, tak jak widzisz, D16 zielony wchodzi nam sobie tutaj na RXD, a niebieski na TXD, czyli na TX i RX, i to są dwa komunikacyjne piny. Także tak to wygląda z podłączeniem, nie ma żadnej filozofii, cztery przewody, nie musisz tego łączyć na stałe, zobacz, nie trzeba tego lutować. Jeżeli już polutowałeś sobie gold piny albo kupiłeś taką domyślną płytkę jakąś z takimi rzeczami, to możesz po prostu to sobie wyjmować i ewentualnie montować w ten sposób. Tak jak widzisz, to są zwykłe przewody do płytek prototypowych. Tak to wygląda i w zupełności wystarczy, działa. Zamkniemy to teraz w obudowie. Tak jak mówiłem, mój przewód zostanie wyprowadzony do puszki i tutaj zostanie zamontowany układ właśnie do odczytu danych z falownika DEA i przesyłania ich do Home Assistanta. Zobacz, przewód wyprowadziłem sobie tędy, wchodzi sobie w ten tor, schodzi tutaj niżej i będzie wychodził tędy. Pamiętaj, żeby tego przewodu za mocno nie zginać. Ja też się zastanawiam, czy go nie puszczę po prostu do tej drugiej ławicy, żeby kąt i łuk załamania nie był zbyt ostry. To jest przewód sieciowy, więc on się potrafi niestety łamać. To, co musisz zrobić, jeżeli masz taki zwykły przewód sieciowy, to po prostu zdjąć tą całą toczkę z oplotu, zdjąć tą folię, obciąć folię zwykłą, także mówiłem o tej folii też srebrnej, to wszystko usuwasz aż do samego końca, znaczy do końca tyle, ile sobie zostawiasz przewodu. Usuniemy ten nadmiar łącznie z tą żyłą tutaj, co nam wystaje. Zostawimy tylko żyły, które będą nam potrzebne, zaraz pokażę ci. No dobra, przewody mamy zarobione. Spójrz, zostawiłem sobie biało-pomarańczowy, pomarańczowy i biało-zielony. I te trzy przewody z tego całego zestawu musisz sobie zostawić. Tak jak widzisz, biało-pomarańczowy, pomarańczowy i biało-zielony. Będziemy je wykorzystywać do przesyłu danych. Tutaj w tej wtyczce oczywiście oryginalnej nie musisz nic zmieniać. Ona zostaje tak jak jest. Wycinasz tylko drugą stronę, bo to jest przewód zwykły taki od routera, który nawet nie robiłem samemu, tylko po prostu wziąłem stary przewód, obciąłem jednej strony końcówkę i to jest właśnie ta obcięta końcówka. Z niej wykorzystamy tylko trzy żyły, a drugą wpinasz sobie do modbusa, tutaj do tego złącza modbus, więc naprawdę bardzo niewiele tutaj potrzeba. Z racji, że ten przewód to jest taka cienka linka, warto założyć sobie takie końcówki i oczywiście troszkę skrócić za chwilę, lub zalutować tę właśnie tą linkę, żeby to się tak nie rozwarstwiało, żeby połączenie było dobre i prawidłowe, to albo zakładajcie końcówki, albo zalutujcie po prostu same przewody. Tak wygląda gotowy, zarobiony, przygotowany przewód do podłączenia i zaraz pokażę ci, jak go podłączyć. Tak to wygląda finalnie, zobacz, układ już działa, podłączony, zasilanie doprowadzone, przewód USB typu C. Musisz sobie znaleźć jakiś niepotrzebny przewód, który zostawisz tutaj na stałe podłączony. Tak wygląda podłączenie w tej chwili. Komunikacyjne, zobacz, zielony to jest ground, czyli ten tutaj chiński znaczek w przypadku tego konwertera. Biało-pomarańczowy to jest B- i pomarańczowy to jest A+. Także tutaj masz, jak to podłączyć. Układ oczywiście działa, tak jak widzisz, komunikuje się, odbiera, nadaje. Tak to wygląda, będzie zamontowany w tej puszce. A tak wyglądają odczyty, na żywo oczywiście. Tak jak widzisz, jest to ESP32 i zobacz, tak wyglądają odczyty w tej chwili i co my tutaj mamy takiego na żywo. Jak dane się nie zmieniają, to się nie odświeżają, to jest oczywiście oczywista prawda, ale jeżeli na przykład zobaczymy sobie PV1 power, to zobacz, 4 sekundy teraz, sekundę, bo to są ogólnie informacje, które dosyć są często odświeżone, bo one ulegają zawsze delikatnej zmianie. Tak jak widzisz, 972, może tam jakieś zawahanie napięcia było i te dane się zmieniają. 969. Tutaj masz, widzisz napięcie paneli,
No i tu będzie też dosyć wyraźnie widać, 4 sekundy, 5 sekund i 6 sekund napięcie się nie zmienia tutaj, więc się nie odświeża od razu i w momencie, gdy napięcie się zmieni, się oczywiście automatycznie odświeży. Tak czy inaczej, interwał odczytu danych z Modbusa ustawiony mam w programie na 5 sekund, żeby nie przeciążać układu. Myślę, że to jest w zupełności wystarczające. NC, jeżeli chodzi o odczyty z tego ESP, jest dosyć sporo, łącznie z ustawieniami, które tutaj jak najbardziej działają. Można sobie ustawiać, zobaczymy sobie tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ENC. 106 ENC jest dostępnych, jest troszkę mniej niż zrobilibyśmy to przez datalogger, ale jest to mniej z racji tego, że po prostu datalogger dodatkowo nam sumuje niektóre ENC i robi, po prostu wprowadza dodatkowe dane, które my tutaj sobie możemy sami też w samym home assistancie ustawić, także nie ma z tym największego, najmniejszego problemu. No tak wygląda gotowy układ przygotowany do zamknięcia w puszce. Zobacz, pasuje wszystko w miarę ładnie. Układ cały czas pracuje, komunikacja jest. Plastikowa puszka nie spowoduje jakieś osłabienia sygnału Wi-Fi dla tego ESP-ka. To jak widzisz, cały czas odczytuje dane. Także działa całkiem fajnie. Zaraz pokażę Ci, jak programować, jak ustawić to urządzenie.